Dzień dobry. Nazywam się Zbigniew Teścik, nie od teściów, tylko od testów. I przedstawiam Państwu mój nowy kanał, Teścik Testuje. Drodzy Państwo, jest to jedyny kanał, na którym nie zostaniecie wpuszczeni w kanał, albowiem będę przedstawiał rzeczywisty stan rzeczy. Informacje będą rzetelne i inne rzeczy na rzecz. Drodzy Państwo, moja sława testera tosterów, testera testów gimnazjalnych oraz testera testerów perfum dotarła do pewnej firmy. Zaczynam nasze testowanie z dużego C, czyli CHR. Drodzy Państwo, wiele osób słysząc słowo toj, mówi toj, toj. Ale jeszcze więcej słysząc toj, mówi toj, ota. Drodzy Państwo, ota Toyota została mi sprezentowana, chciałoby się powiedzieć, ale niestety nie, użyczona na czas testów przez firmę Toyota Centrum Wrocław w celu poddania tej oto Toyoty, o tej Toyoty, ekstremalnym testom. Wybrałem się więc do Kielc. Nie, tak nie było. Podróż do Kielc zajęła mi 3,5 godziny. Z powrotem podobnie. Prędkość średnia to 91 km na godzinę, co może nie jest olśniewającym przykładem prędkości, ale ja jechałem, drodzy Państwo, z bagażem. Bagażem doświadczeń. Doświadczenie nauczyło mnie, że lepiej być troszkę później niż o kilka chwil za wcześnie. Podam przykład. Wróciłem kiedyś za wcześnie do domu, bo chciałem zrobić małżonce niespodziankę, ale niestety spotkał mnie zawód, a w zasadzie rozwód. Drodzy Państwo, małżonka leżała na łóżku nago, twierdząc, że było jej po prostu gorąco, ale ja nie jestem głupi. Drodzy Państwo, szybko znalazłem dowody na jej zdradę. Dokładnie 2 dowody leżały obok niej. Obydwaj ci mężczyźni też byli prawie nadzy. Jednego z nich nawet znam, Krystian, jest kierownikiem Cinquecento, którym rozwozi pizzę. A drugi się nie przedstawił, ale poznałem po czapce, że jest listonoszem. Miał założoną czapkę, tylko czapkę i niestety na głowę. Pewnych rzeczy się już nie odzobaczy. Drodzy Państwo, przepraszam, to była taka luźna agresja, dygresja, przepraszam, ale faktycznie wtedy agresja się pojawiła, albowiem uderzyłem w mocne tony i stanowczo powiedziałem, że panowie mają w ciągu 10 minut skończyć to, co już rozpoczęli. Moja stanowczość faktycznie do nich dotarła, bo tylko 6 minut przedłużyli dane im ultimatum i się wynieśli. Także ja wróciłem do kawalerskiego życia, ale my wróćmy do naszej Toyoty. Przede wszystkim wygodne siedzenia. No jestem prawdziwym Polakiem i najsam wśród dbam o własny tyłek. Tyłek jest świątynią, a nie supermarketem, do którego może każdy wchodzić 24H. Przepraszam, żona mnie się przypomniała. Załączam power. Drodzy Państwo, zegary. Przejrzyste przede wszystkim przed kierowcą, co jest dużym plusem. Tutaj wychodzi na to, że w trasie do Kielc spaliłem 5,5 litra na setkę. Przy czym koma nie oznacza śpiączki, bo autko jest bardzo żwawe. No żwawe jak moja żona, ale moja żona na pewno więcej piła, a przy tym się znacznie gorzej prowadziła. W trasie można załączyć aktywny tempomat, który pozwala odpocząć stopie.
Mam nadzieję, że ci stopa życiowa spadła, jak mnie zostawi. Przepraszam. Drodzy Państwo, przejrzysty interfejs pozwala podłączyć swoje sprzęty, na przykład telefon komórkowy, i można słuchać swoich ulubionych dźwięków w samochodzie. Wystarczy to podłączyć tutaj. Przepraszam, to jakaś piracka stacja się wcięła. Z zewnątrz Toyota też wygląda naprawdę bardzo dobrze. Spojrzyjcie Państwo sami. Ale wygląd zewnętrzny to nie wszystko. Liczy się także wnętrze. A to Toyota, drodzy Państwo, nie zdradzi nas i nie zawiedzie, kiedy będziemy na wyjeździe. Widzisz? Mówiłaś, że nikt nie będzie mnie tak długo znosił jak ty. A proszę bardzo, CHR-ka mnie nie tylko znosi, ale i nosi po całym świecie. I jedno ci na zakończenie mogę powiedzieć. Mój numer telefonu się nie zmienił. Nowa Toyota CHR. Polecam. Ruszanie Toyotą CHR jest dziecinnie proste. Wystarczy power. Silnik się załącza automatycznie. W tym momencie ładuje baterię silnik spalinowy. Wystarczy przesunąć skrzynię dźwigni biegów na właściwe miejsce i ruszamy przed siebie. A to teraz taka próba hamowania była.